Wiesz, jak to było w biurze. Dostawałeś herbatę, dostawałeś kawę, takie różne te, no i te baby się tak podniecały, że wiesz, że to za darmo, że to jest za darmo wszystko. No, że to jest za darmo. Ale potem tak, kawy już dawać przestali, dawali herbatę. No i te babki, jak u nas był metodyczny zespół opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, to potem oni to wypieprzyli. No i te kierowniczki wszystkie były takie smutne. Jedna poszła samochody sprzedawać, tam gdzie jest na Zawiszy Super Express, już dawno jego nie ma, i Radio Kolor już dawno go nie ma. Na dole były samochody, już dawno ich nie ma i ona tam sprzedawała. I tak wszystko chciały mieć za darmo i ta Litka też myśli. A mi już dawno ten komunizm upadł i teraz nie pracujesz, to nie masz tak, żeby ktoś ci rozdawał. Janek Witek jej tłumaczył, tej Lipskiej. Ja mówię, ty baba, mówi, ty wiedźmo, kręcisz się w koło i chcesz firmę założyć. To trzeba mieć wkład, to trzeba mieć... Jaką firmę, człowieku? Ona się nie nadaje do żadnej firmy. Pieniądze trzeba założyć. Ona wyłudza tylko pieniądze, że to są dotacje. I to trzeba wiedzieć. Na to dotacje, na tamto dotacje. Granty.